Cześć, z tej strony Karolajna. Jak już widzieliście, poszliście razem ze mną wyjąć ze skrzynki jedną przesyłkę, więc teraz ją oczywiście otworzymy. Jest to liścik od Kuby, z którym już tu też kilka wymian jest na moim kanale. Powinny być w środku karty kolekcji Głosu Wielkopolskiego, karty Lecha, Łukasza Teodorczyka oraz Sławka Peszki, żeby mi się może udało podpisać podczas meczu z Serbią, a także powinien być tutaj autograf byłego już zawodnika Lecha, Dejlona Klasena, na takiej fajnej karcie. I już zobaczymy, co tutaj jest. I tak jak wspominałam, tu mamy, dostaliśmy taką pocztówkę z autografem o Błażeja Telichowskiego. Dzięki. Fajna pocztówka. Jeszcze Czesław Michniewicz był trenerem Lecha, tu widzicie obok Piotra Rejsa, więc naprawdę rady tasik. Tutaj są te karty Sławka Peszki. Kiedyś wychodziły takie kolekcje w Głosie Wielkopolskim, tak jak możecie zauważyć. Tu jest kilka tych kart, a tutaj wychodziły też w sezonie 13-14 takie karty podłużne. I tu są karty Łukasza Teodorczyka. A ta karta to karta Dejlona Klasena z klubu TSV 1860 Monachium. Tak jak widzicie, karta klubowa z autografem oczywiście. Bardzo fajna, ja już tego piłkarza miałam w swojej kolekcji na fankarcie Lecha, ale nie na takiej, więc to zawsze fajnie wygląda w kolekcji. Więc dzisiaj odcineczek krótki. Pozdrawiam, Karolajna.